Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duchowo przygotowujemy się do niedzieli w oktawie Narodzenia Pańskiego, świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Ewangelia, którą rozważamy, to scena ofiarowania Jezusa w świątyni. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, wiersze 22-40. Tak bym nazwał liturgię czytań, to, co Kościół daje nam do rozważenia. Rodzina poddana próbie, małżeństwo poddane próbie, wychowanie poddane próbie. Najpiękniejsze wartości zawsze są poddawane próbie, po to, żeby na bazie tej próby rosła wiara, rosła miłość, rosło dobro człowiek. To nie jest tak, że zawsze jest sielanka, zawsze jest dobrze, zawsze jest pięknie. Jest pewna taka nić łącząca między pierwszym i drugim czytaniem. W pierwszym czytaniu mamy o próbie Abrama. Abram nie ma swojego potomka. Spadkobiercą będzie Damasceńczyk Eliezer. Ogromny ból tego człowieka, ogromna próba dla tego człowieka. Tym bardziej, że Pan Bóg raz, drugi już składa obietnicę, że będziesz miał potomka. A coś tego potomka nie widać. Myślę o takiej nocy ciemnej, którą przeżywał Abram. Pan Bóg znowu potwierdza swoją obietnicę, każe wyjść Abramowi z namiotu, każe popatrzeć w niebo, jak gdyby oderwać wzrok od ziemi, od przygnębienia, a popatrz w niebo, tak liczne będzie twoje potomstwo. Popatrz na gwiazdy, jeżeli zdołasz to uczynić. Pewna kontynuacja jest w liście do Hebrajczyków, kiedy to następuje pochwała Abrama, późniejszego Abrahama. Później jest wyraźna aluzja do jego próby ogniowej zapisanej w 22 rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy miał złożyć swojego syna Izaaka. Nie dość, że długo czekał na tego potomka, to otrzymał go z podeszłej wiekiem Sary, a teraz 22 rozdział, złóż w ofierze swojego syna. Jak trzęsienie ziemi, wszystko się wali. Ale Abraham uwierzył, wystawiony na próbę, uwierzył Panu Bogu i Pan Bóg uczynił go protoplastą wiary, protoplastą nas wszystkich. Bóg mocno wskrzesił także umarłych, tak pomyślał Abram, wystawiony na próbę. Dlatego odzyskał Izaaka na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Izaak, który jest ikoną Jezusa Chrystusa, jego śmierci i zmartwychwstania. Przechodzę do sceny ofiarowania w świątyni zapisanej w Ewangelii Łukasza, 2 rozdział. Scena radosna, bo przecież rodzice wypełniają przepis prawa pańskiego, ale też jest pewna noc wokół tego wydarzenia. Zawsze mnie zadziwia, że scenę ofiarowania i ten moment wkroczenia Pana do świątyni odczytują tylko dwie postaci. Pomyślmy o sytuacji, że cały Izrael oczekuje Mesjasza, cały Izrael liczy się z Mesjaszem, nadejściem Mesjasza, każda kobieta spodziewa się, że może być mamą Mesjasza. Są obietnice z tym związane, księgi natchnione o tym mówią i wreszcie przychodzi, wreszcie jest pośród ludzi. Ta ciemność jest od narodzin Chrystusa, bo przecież ciągle jest nierozpoznawany, nieznany. Pasterzy u żubka magowie, to przecież zaledwie garstka ludzi. Ofiarowanie w świątyni, tumult, wiele osób w świątyni, a tylko Symeon i Anna rozpoznają Jezusa. Myślę o świętości małżeństwa, rodziny. Myślę o bezcennym wychowaniu dzieci w świętych małżeństwach. Tak sobie myślę, to wszystko jest ważne, ale pod ciężarem jakiejś próby, jakiejś walki duchowej. Ciągle przecież myślę, małżonkowie zmagają się o piękne życie małżeńskie, po to, żeby rosła między nimi pokój, zgoda, miłość. Ciągle też jedni, drudzy małżonkowie są poddawani próbie, może się rozejść,
są kłótnie, nieporozumienia właśnie. Przecież Pan przychodzi z łaską, z pomocą. I tak rozumiem świętość małżeństwa, rodziny i poddanie ich próbie po to, żeby na bazie kryzysów, prób rosła ich wiara, dojrzałość i miłość między nimi. I dzisiaj samo pragnienie potomstwa, pomyślcie o tym cierpieniu Abrama. Nie mam syna, nie mam potomka, nie mam syna, nie mam potomka. W homilii na czwartą niedzielę Adwentu mówiłem o takim powołaniu do macierzyństwa i ojcowstwa. O powołaniu zwłaszcza do macierzyństwa. Mówiłem, że świat bardzo chce zniszczyć macierzyństwo kobiety i ojcostwo mężczyzny. Zniszczyć. Mamo, bądź nieszczęśliwa, że masz dzieci. Mamo, popatrz, jak te dzieci przeszkadzają ci w karierze, w rozwoju. No jest coś demonicznego w tych słowach. Oby każda mama czuła się szczęśliwa, mając dzieci, wychowując je, pragnąc ich dojrzałości i rozwoju. Także ojcowie dziś nieobecni, gdzieś oddaleni, niefunkcjonujący, niedojrzali, jest duże wezwanie przed mężczyznami, aby byli w małżeństwach, aby podjęli proces wychowania, aby kształtowali serca swoich dzieci jako wierzące. Życzmy sobie wielkiego namaszczenia i wielkiego zrozumienia światła Bożego, które rzuca to światło na małżeństwo i rodzinę. Popatrzmy na świętą rodzinę, ile tam jest ciepła, ile tam jest miłości, wielkoduszności. Wypełniają przepis prawa pańskiego związany z ofiarowaniem świątyni. A więc są religijni, są pobożni. Józef jest religijny, pobożny, zwłaszcza świat męski, bo odkrywał, że pobożność dotyczy mężczyzny, że pobożność jest męska, że męski jest różaniec, że męskie jest zawołanie dzieci do modlitwy, że męskie jest czasami podejmowanie pewnych decyzji w małżeństwie, rodzinie, które pomagają małżeństwu, rodzinie. Ta ich zaangażowanie, ta ich obecność, siła, bym powiedział, właśnie siła mężczyzn polega na sile, że żona może się oprzeć, dzieci mogą też oprzeć się na tacie. Mężczyzna to siła, to moc, to autorytet w rodzinie. Jeżeli jeszcze mężczyzna jest ciepły, jeżeli jest serdeczny, jeżeli umie okazać sercem, jest wzorem, jest podobny do świętego Józefa. Obyśmy wpatrywali się w świętą rodzinę, byśmy przed Bogiem, wobec świętej rodziny odgadywali te proste, jakże ważne i głębokie i piękne tajniki życia małżeńskiego, rodzinnego. Więź ważniejsza od pracy, więź ważniejsza od pieniędzy, bezcenne budowanie świętych, mocnych, Bogiem silnych małżeństw, bezcenne wychowanie religijne dzieci. Małżonkowie chrześcijańscy, przypominam o tym wielkim, wielkim obowiązku wychowania religijnego dzieci. Abyście potrafili z nimi uklęknąć do modlitwy, abyście potrafili katechizować swoje dzieci, coś opowiedzieć o Panu Bogu, dać jakieś światło wiary, odpowiedzieć na ich pragnienia i tęsknoty. Jakby nie było, wciąż jesteście najważniejszymi, niezastąpionymi w wychowaniu religijnym. Nie zrzucajcie wychowania religijnego na lekcje religii, na przygotowanie do bierzmowania, może inne okoliczności, bo jest to chybiony pomysł. Wciąż małżonkowie chrześcijańscy są jedynymi pełnoprawnymi wychowawcami w kierunku wiary. Oczywiście Kościół pomaga, Kościół wesprze, ale wesprze to, co przecież jest w świętej rodzinie, w rodzinie każdego z was. Życzmy więc sobie tej umiejętności zachwytu, tej umiejętności dostrzeżenia ciepła, budowania więzi w codzienności, kształtowania życia małżeńskiego, rodzinnego na wzór świętej rodziny. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Świątecznie każdego z was pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.